Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Counter-Strike'a na moim kanale. Ze mną jest Hogaty. Siemo. Jesteśmy na Chalice. Na Chalice już meczek był jakiś czas temu na kanale. Możliwe, że wczoraj, możliwe, że jutro, możliwe, że pojutrze. I teraz mamy kolejny mecz na Chalice, tym razem z Hogatym. To jest dosyć krótka mapa, że tak powiem. Tak, on tam skacze na busta, ale tutaj podejdę od razu, czekaj. Dobra, mamy dwóch zdjętych. Musiałem się chwilę skupić, bo myślałem, że ktoś nas tam, wiesz, zajdzie od boku, że jeden bejtuje, a drugi wyciągnie. To tam trzeba było zerknąć, ale mamy to. Dobra, ma gdzieś na wejście. To jest mapa dosyć wyrównana w porównaniu do Traina, którego graliśmy. Tak, Chalice jest mapą, gdzie w sumie BES jest tak na środku, że na heady, nie? Typowo aimowa mapa. No i patrz, no i jak mówiłem, na heady jest head strzelony. Gość był w BS-ie, centralnie w BS-ie z Digla, po prawej, jak tak patrzysz. No tam drugi na górze, no wychylał, już tam pikował. O lala, jadą najdami. Chowaj te scyzoryki. W ogóle widziałeś, jak ceny z broni skoczyły? Skinów? Nie. O Jezu. No, próbuj za chwilę powiem, że widzę. Dajesz ich. O, jeszcze jeden. Drugiego cały czas gdzieś tu z prawej strony się spodziewam. Dasz radę. Dobra, ja mam pakę? Nie, ty masz pakę. Gdzie jest paka? Tam gdzie padłem, przed tobą. Na środku leży. Nice, brawo, ale klaczyk ugrany, 5 HP tylko na koncie zostało dla Hogatego, ale udało się to ugrać. Ogólnie jeżeli chodzi o skiny, które mają te gradienty takie błyszczące, poszły bardzo dużo do góry, bo w nowym CS-ie te skiny błyszczą się strasznie. O! Te kosy, tak, i poszły do góry. A to już jest gdzieś widoczne jakby? Tak. Tylko były jakieś skiny już właśnie pokazane w nowym CS-ie? Wszystkie skiny są normalnie przeniesione. Krótko nad zamkiem, plecy mamy. Rzucają coś. Spokojnie. O, wychylili z tamtej strony. Myślałem, że będą jechać do przodu. Ogólnie naklejkę, którą miałem, która kosztowała przed update'em, przed wypuszczeniem tego update'a, nie? Kosztowała 150 zł, kosztuje teraz 220 na przykład, nie? Nice. Ogólnie można było jeszcze przed update'em, wiesz, jakby przed informacją tak, kupić taniej, bo dużo ludzi się, wiesz, bało po prostu i posprzedawało skiny. No tak. A poszedł do góry. Oj, jeden obity, drugi jest tam. O Jezu, no jaki timing tragiczny. Krócimy na blisko. Dobra. 3 razy wychliłem na gościa, jak gość akurat, wiesz, z granatem, jak gość akurat pikował. Tak timingowo porażko. Miałem porażkę teraz. Nie, skauta, jakiś MP9. Ogólnie te skiny właśnie błyszczące poszły do góry. I co jeszcze takiego? Tam się stało w tym CS-ie. Takich rzeczy, co można powiedzieć. Nowa kosa będzie ogólnie. Nowe dwie kosy nawet będą. O, skaucik na besie. Jedziesz z nim, to jest skaut, musisz. Oj, raz trafił. Brawo, ale tego trafiłeś porządniej. To jest Chalice, ta mapa jest dosyć szybka, widzisz, mijały ją 3 minutki, 4 minutki. Ale to prawda, no taka i jest już fajna, prawie że po meczu, no. Taka na dwójki idealna to jest mapa. No, żeby nie można było przekombinować za bardzo. Tak. Wyskoczył chłop. Dobra, nie ma go. Doparwa jest od ciebie, 30. O, ale z FAMASa mu siadło. Kolejna rzecz w CS-ie będzie fajna, że nie będzie tick-rate'u, nie? A, to widziałem właśnie, że ponoć gdzieś tam wyliczali, że ma być tak naprawdę ileś tysięcy tego. No to w ogóle nie będzie opóźnienia jakby, zerowe opóźnienie jest. Nawet Valoranta jakby przebili, gdzie w Valorancie już był ten niby zerowy tick rate, a 128 tylko był jakiś mega usprawniony. A teraz nie będzie tick rate'u, tylko będzie jakby od serwera wychodziła informacja. Tutaj jest w tym... Dobra. Czekaj, bo jedzie. Idzie tędy. Dobra. 30 mniej ma. Nie, no co za kasztan? 60 mniej. 60 mniej ode mnie, 10 HP mu zostało. No dobra, ugrali sobie dwie rundki. Najgorzej, no, bo tak oddaliśmy. On tym FAMASem wyciąga nas. No, FAMAS w łeb. Nic, no luz. Ostatnia runda, teraz na 6-2 trzeba ugrać, później wygrać pistolety i mamy to. Chociaż na trainie też pistolety wygraliśmy. A skończyło się jak skończyło. O Jezu, dalej to samo grają. Też ja dostałem. A drugi w BS-ie. Nice. Dalej za tym wynalazkiem. No, na mnie był w ogóle. Śmieszne jest to, że chłop na mnie był, wiesz? Bo cię widział ten drugi może, albo na radarze się gdzieś zerknął. A mnie nie widział, jak po schodach wychodziłem i dostał kasztan w łeb. Dobra, kolejna strona CT teraz będzie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wydaje mi się, że będzie luźno. No nie, no to bez stresu. Ja wolę Glocka. Ja zależy. Na pistolety. Zależy jak w nowym kanterze będzie wchodziło z tych pistoletów. To też jestem tego ciekawy. W ogóle w nowym Counter-Strike'u nogi są. U mnie. Ojojoj, obici, 33 i 16. Ale w łeb dostałem na wyjściu od razu, widziałeś? Tak, od razu celownik skoczył. W tym kanterze na przykład nie ma nogi, nie? A w tamtym normalnie nogi będziesz miał już. Skiny! To jest śmieszne, no będzie więcej skiny. Te skiny lepiej będą działały teraz, bo ludzie powiedzą, ale mam giry, nie? No skiny girów, no chłopie. Giry będziesz miał na skinie. Wow! Wow! Eju. Ale główeczka siadła z tego digielka teraz. Chłop mazak spadł, jak go trafiłem. Dobra, zginęli od Digli, to jest dla nas plus. No, taka główeczka siadła soczysta, że... O, la. Dobra, Palak czy Nate? Chodzi Palak. Palak tam. Gość próbował palić, to ja go też przyjaram teraz. Palak, wow! Z przodu, z drzwiami jakimiś wychodzą. Trendy? Ta, będzie piwnica? Nie, albo będą centralnie wychodzić przodem. O, już się połap. No i drugi też tutaj gdzieś jest. Obity już delikatnie. Tego zabiłem tu. Nie był obity, siedział za skrzynką tutaj. Dobra. Ale ma skina na Diglu. Ale by mu łeb. A oni też próbowali na Digle teraz. Tak, jak głowy spadły w poprzedniej, no to wiesz, no to Digle wskakują tutaj. Dobra, więc dobra, jedziemy dalej. No pierwsza strona poszła dosyć luźno, druga strona próbujemy. Chodzi mało to. Chodzi tutaj to. Dobra, tutaj czysto. Idziemy dalej. Tutaj. O! Ty. No chyba są tam. Dajcie tam też. Na tym pomieszczeniu troszkę. I drugi daj w pomieszczeniu jest na przejściu po prawej. W pomieszczeniu? Mhm. Gdzieś tu. Tak. A był drugi. Zobaczyłem tę główkę w ogóle skaczącą poniżej jeszcze. Nic się nie stało. Dobra. Damy radę. To def. Jesteś w stanie zagrać? Co? Defensywnie? Jestem i zagram defensywnie, ale mocno. Defensywnie, ale mocno. Na razie jeszcze nikogo nie widzę. Jest tu chyba na skrzynce, przede mną, na tej skrzynce. O Jezu, oni tak stoją i kampią, tam czekają. Spoko, my mamy czas. 1-0 po głowie. 86 mniej. Dobra. Tu boczkiem seszedł. Nie będziesz mi do boczka strzelał. Dzbanie ty. Drugi to ostatni jest tak, 86 mniej. No już wiem gdzie jest. To mnie oślepiło. Poczekaj sobie. Ten gość, co jest? On myślał, że zaświeciło tylko rano. Nie, on myślał, że ja go nie widzę tam chyba, albo coś. A to takie stała główeczka centralnie wystawiona. No co, śmieszne, mam nadzieję, że wam się dla widza podobał odcinek. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Ze mną był Hogaty, dzięki wielkie za oglądanie. No dzięki. No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam.